Czym Boże, coś wam powiem. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, czytamy w Ewangelii. Czyli krótko mówiąc, zmienili plany Boga względem siebie. To ma daleko idące za sobą konsekwencje. Ewangelia mówi, że Bóg ma plan dla każdego. To oznacza, że ja i każdy inny człowiek jesteśmy ogromnie ważni dla Niego. I to jest niesamowite, że ktoś się mną interesuje nie tylko ze względu na ciekawość, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, ale ze względu na mnie samego. Bo skoro mówię o ciekawości, to Jezus trzykrotnie dzisiaj pytał, coście wyszli zobaczyć na pustynię. Samowystarczalność i wiedza, że Bóg jest, nie zbawia. Poznawanie Go, kochanie, podążanie za Nim jest z naszej strony odpowiedzią na Jego wołanie. Plany Boże względem człowieka to nie są jakieś tam plany, ale konkretne wydarzenia wpływające na moją przyszłość. Dla wierzącego najważniejsze na świecie. Dlatego, co jeszcze się waha, czy ma wierzyć i zaufać, zachęcające do kroku następnego. Niczego nie ryzykujemy, przyjmując zaproszenie. Tracimy dopiero wtedy, gdy je odrzucamy. Pojawia się więc pytanie, dlaczego faryzeusze i uczeni blokowali działanie Pana Boga? Bo nie widzieli potrzeby oczyszczania się z grzechu. Oni z urzędu czuli się sprawiedliwi, a co za tym idzie, bez winy, bez skazy, idealni. Nie byli jednak tacy w oczach Pana Boga. Celnicy z góry natomiast mieli przypiętą łatkę grzeszników. Jednak oni wiedzieli, że nie należą do wzorowych ludzi, a ich sposób zarabiania na życie ma wiele do życzenia. Ale to oni potrafili powiedzieć otwarcie, nie jesteśmy godni łaski, ale chcemy pochylić głowę i uderzyć się w piersi, bo chcielibyśmy żyć inaczej. I dlatego oni w chrzcie, który udzielał Jan, widzieli swoją szansę na zmianę. W wyznawaniu grzechów chcieli ulżyć swojej duszy. W nauczaniu Jezusa słyszeli słowa pełne nadziei. Dlatego to oni są stawiani za przykład, a nie ci, którzy mówią górnolotne słowa o zachowywaniu prawa i przykazań. Jedną z możliwości, kiedy rozmijamy się z planami Boga względem nas, jest wybór przyjemności. Zanurzenie się w dobrach zmysłowych i podążanie za nimi, jakby była to droga do szczęścia, sprawia, że Bóg zwyczajnie nam przeszkadza. Człowiek, wybierając taką drogę, jest tak zaślepiony, że nie widzi, iż te dobra nie dają pełni szczęścia, nie dają spełnienia. Jednak wiemy. Jan żył skromnie, potrzebując minimum rzeczy. A jednak było w nim coś pociągającego, że przychodziły do niego tłumy. Jego sposób głoszenia Słowa Bożego był tym magnesem. Jego słowa sprawiały, że ludzie napełniali się czymś, co było wartościowe, a wartość była większa niż patrzenie się na czyjeś bogactwa. Bóg i Jego Słowo, poznawanie Go i przebywanie z Nim daje poczucie radości, która nie ulega zwietrzeniu. Skoro Jan zapowiadał przyjście Jezusa z taką mocą i tak efektywnie, to co może sprawić sam Jezus? Niestety, nie zauważamy jakiegoś wielkiego zachwytu w otaczającej nas społeczności. Dlatego to my musimy przejąć pewną inicjatywę w działaniu, by stać się wyraźnym znakiem tego, że Bóg ma plan wobec każdego i jest to atrakcyjny plan. Nasze nawrócenie to potwierdzenie, że przyznajemy słuszność Bogu. Bóg ma rację we wszystkim, a to my często się mylimy w wyborach i decyzjach, w osądach i ocenach.